W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Sportowej odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów. Dlaczego u nas, mógłby ktoś zapytać, ponieważ do tej pory zawsze organizatorami był Zespół Szkół Sportowych, gdzie trwa remont i postanowiliśmy wesprzeć tą chorzowską placówkę. Poproszono nas o zorganizowanie wraz z Policją, z Komendą Miejską Policji Ruchu Drogowego w Chorzowie oraz Strażą Miejską właśnie tego konkursu. Tutaj za nami widać jeden z elementów, jest to tor przeszkód, właśnie uczniowie gimnazjów po kolei ten tor teraz pokonują. Jednocześnie w sali, jednej z sal naszej szkoły odbywa się pisemny konkurs dla szkół podstawowych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zapytaliśmy także, na czym dokładnie polega zadanie uczniów biorących udział w eliminacjach. Turniej jest podzielony na dwie części, na część teoretyczną oraz część praktyczną. Właśnie tutaj trwa część praktyczna egzaminu do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa. Natomiast szkoły podstawowe w chwili obecnej piszą test na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powiedzmy jeszcze może o celu tego wydarzenia i co to jest za egzamin, na czym polega, co tutaj uczniowie muszą zrobić? Celem właściwie takich turniejów jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jest to bardzo ważna rzecz, że jeżeli jesteśmy uczestnikami dróg, czy to nawet osobami pieszymi, czy rowerzystami, czy kierującymi innymi pojazdami, tak naprawdę najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego i to ma na celu właśnie wpoić młodym ludziom, jak to wszystko jest ważne. Czyli tutaj mamy tor rowerowy i tak naprawdę chodzi tutaj o technikę jazdy, bo wiadomo, że bardzo ważne są przepisy ruchu drogowego. Stosowanie się do nich poprawia bezpieczeństwo. Natomiast to nie są tylko przepisy, bo również technika jazdy jest bardzo ważna i tutaj właśnie umiejętności są egzekwowane technicznie. Między innymi na torze są takie przeszkody, dzięki którym można sprawdzić, jak dany rowerzysta czuje się na rowerze i jak technicznie jeździ. Przede wszystkim jest to równoważnie, jest to tarka, utrzymanie równowagi na rowerze, ale również kierowanie tym rowerem i to jest bardzo taka, powiedziałbym, trudna, jedna z trudniejszych przeszkód, ósemka. Jest to dość wąski przejazd, no i jest to naprawdę, trzeba jeździć dobrze na rowerze, żeby pokonać. Państwo też oceniają te przejazdy, proszę powiedzieć, jak idzie uczniom? Że tak powiem, uczniowie są na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o technikę jazdy, no ale zdarza się, że ktoś się bardziej stresuje, ktoś mniej i czasami ten stres go troszeczkę pokona. Uczestnicy eliminacji musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi umiejętnościami. Zwycięskie drużyny awansowały do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.